Witam na kanale Novato. Taką mamy metodologię, że zaczynamy od układania rur freonowych. Jeżeli mamy to zrobione, to możemy spokojnie robić próbę, później próżnię. I tak się zdarzyło w tym przypadku, to Shiba Estia. Zostańcie Państwo z nami, a zobaczycie, że popełniliśmy pewien błąd. Jednak coś jest z tym, że jak się stęka, to jakby lżej. Nie, bliżej się zegiąć. Bo widzisz, to się zrobiło tak i tak. Nie, to tu musiałeś dalej. Nie no, bo tu już jest, widzisz, uchwyt, tu. Rozumiesz mnie? Tak, się cofie ten zakręt niepotrzebnie. Aha. Tam ku drzwiom się cofnie. Rozumiem. To musisz odepnąć, żeby to zmienić. Nie. Raczej byś musiał, bo... Ale to jak się cofnęło, to chyba nic się nie stało. No ale po co to tak? Gdyby tu się... No o to chodzi, ale... Lepiej by ci było, jakbyś wypił to. Znowu dla początkujących instalatorów, dla Państwa, którzy zaczynacie przygodą, nie ucinam tego filmu. Proszę zobaczyć, jak układamy, jak chłopaki układają przewody freonowe. Myślę, że nie ma zbyt wielu instrukcji, jak to robić. Oczywiście są jakieś wytyczne, które mówią, że promień gięcia i tak dalej, żeby używać giętarki, ale nie w przypadku przewodów, które są preizolowane. Trochę praktyki, trochę zdrowego rozsądku i każdy z tych elementów układanki będzie zrobiony dobrze. Na pewno ostrożności też trochę. I jak wspominałem, na tej inwestycji mogliśmy położyć najpierw ścieżkę freonową, później zająć się montażem jednostki zewnętrznej i to nam daje ten czas, żebyśmy dobrze wykonali próbę ciśnieniową, zrobili próżnię, bo to są jedne z ważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o instalację. Jeżeli to zrobimy dobrze, to pompa będzie pracowała przez długie lata, nie będzie ubytków freonu. Inwestor będzie zadowolony i my jako instalatorzy. Jest 2,5 kwadrata. Tak? To nie dobrze. I tak to bywa, że tam, gdzie miało być łatwo, nie jest najłatwiej. Jesteśmy na to przygotowani. Musieliśmy pociągnąć zasilanie z innego miejsca, a na osłodę wybraliśmy się do pobliskiego baru i tam taki przydrożny bar, a sznycel cielęcy po prostu poezja. Bierzemy to przydełku. A te szmaty, rozumiem, że ciekła woda. Było parę niespodzianek, jak zawsze. Czyli jakby tradycji stało się zadość. Nie kurzyłeś. No już się nie kurzyło. To... On tu pomalował, żeby to nie było na ścianach, bo to wysiadło wszystko. To był problem. A jeszcze chciałem się zapytać, tak nieśmiało, co to jest to? No woda. Jaka? Do góry zejdzie. Ale jaka? Ciepła, ciepła woda. I to tak zostanie? No tu też tak jest. Ale to jest PP.
A to jeszcze baba nie wróci? No to wrócimy na razie. Olek! Daj 2 metry 18 jeszcze, nie 22 tuliny. Dziękuję. Przeoczenie. I w tym momencie nastąpiła już końcówka naszego pobytu w instalacji. Pełen już luz, albo może inaczej, już gdzieś myśli, żeby wyjechać. Dograliśmy też o tych fajnych kamberkowskich stojakach materiał. Zapraszam, szukajcie Państwo firmy Kamberg, kupujcie u nich lub od nas. Może my też mamy te na stanie stojaki i wtedy wyjechaliśmy. I następnego dnia telefon od inwestora. Złączki Canterm do zaprasowywania są bardzo, bardzo porządne i wytrzymują wielkie ciśnienia. Nawet nie zaprasowane. Ale kiedy mają możliwość, to oczywiście puszczą, jeżeli jest możliwość gdzieś ucieczki tej rury pod ciśnieniem. I tym razem się stało nasz błąd. Zapomnieliśmy zaprasować wyjścia z bojlera. No i musieliśmy przyjechać następnego dnia. Na szczęście nic się nie wydarzyło. Oprócz przemoczonych butów inwestora. Przepraszamy, panie inwestorze. Postaramy się, żeby więcej się nie powtórzyło, przynajmniej u pana. Pozdrawiam, nowato, sprawdzone, polecone.